Cześć, witajcie w kolejnym zasilaczu. Dzisiaj po raz kolejny będziemy sięgać do Ewangelii Mateusza i dzisiaj będziemy omawiać historię mędrców. To jest ciekawe, że dzisiaj mamy 3 stycznia, 6 będzie takie powszechnie uznawane święto 3 króli u nas w kraju. Dlatego można by powiedzieć, że wyprzedziliśmy króli o 3 dni, ale zanim będziemy omawiać tę historię, przeczytajmy ją i niech Bóg nam błogosławi w tym naszym rozważaniu. A więc Mateusz zapisał to tak. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Ta historia naprawdę jest niesamowita, jest pełna różnych lekcji i wniosków. Na pierwszą taką rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, wiesz, sprawdzałem sobie, ile tym mędrcom mogła zająć podróż, bo generalnie to słowo mędrce z języka greckiego, to magoi, okazuje się, że ono ma jakieś perskie pochodzenie i niektórzy bibliści sugerują, że owi mędrcy pochodzili aż z Persji. I kiedy sprawdzałem sobie, ile ta podróż mogła trwać, to okazuje się, że mogli 1,5 czy nawet 2 miesiące podróżować z Persji do Palestyny. Jeśli dobrze policzyłeś. Jeżeli dobrze policzyłem, możecie mnie sprawdzić. Ale najbardziej urzeka mnie to w tym, że jakby oni są ukazani jako ci podróżnicy, jak niby Abraham, prawda? Który też gdzieś z tamtych stron właśnie wybrał się do Ziemi Obiecanej. Oni też podróżują. Wtedy podróże nie były takie bezpieczne jak dzisiaj. Prawdopodobnie podróżowali nocą, więc to też musiało być bardzo takie męczące. W jedną stronę 2 miesiące, w drugą stronę 2 miesiące. Można by powiedzieć, około 1,5 roku mogło im to wszystko zająć, a oni po prostu przychodzą, oddają pokłon, oddają swoje dary i koniec. I w ogóle wracają, nie? W ogóle nie spotkali tam na miejscu niczego wizualnie tak niezwykłego. Chyba najbardziej niezwykła rzecz, którą spotkali, to była ta gwiazda, która ich prowadziła. Mhm. No bo w stajni biedna rodzina i dziecko, które tam się urodziło, raczej nie było jakimś takim widowiskowym obrazem, nie? Bez korony, prawda? Bez jakiegoś orszaku. No właśnie, prawda? Czasami pewne rzeczy mogą być takie niepozorne. Bóg może się objawiać w bardzo niepozorny sposób. I myślę, że to ogromna lekcja dla nas, prawda? Ja sobie myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, ludziom nieraz trudno zebrać się do kościoła, na przykład, nie wiem, jakieś wcześniejsze nabożeństwa są. Czasami może ludzie sobie mówią, gdzie tutaj jakiś lepszy mówca, kaznodzieja jest, prawda, to sobie gdzieś tam wybiorę. Natomiast czy oni słuchali jakiegoś dobrego kazania, kiedy dotarli? Nie bardzo. Czy napotkali na jakiś wspaniały zespół muzyczny? Nie bardzo. Oni po prostu przyszli spotkać się ze Zbawicielem, oddać mu pokłon, złożyć dary. Dla mnie to jest niesamowity przykład. Na pewno coś z tego czerpali, bo zobaczyli dziecko, o którym, jak rozumiem, wierzyli, że jest tym królem, na którego wskazywało proroctwo. Ale jakby tak popatrzeć, choćby materialnie, to raczej więcej z siebie dali, niż wzięli ze sobą, nie? Mam to z pewnością. Druga rzecz, która w tej historii jest taka ciekawa, to, że jednak to nie są ludzie z Izraela, z narodu wybranego, nie? Czyli jakby mamy tu do czynienia z poganami,
z ludźmi, którzy mieli mniejszy dostęp do Słowa Bożego, chociaż jakiś mieli, bo na podstawie starożytnych pism izraelskich wiedzieli, że gwiazda miała wskazywać na rodzącego się w przyszłości króla, więc mamy tu do czynienia z ludźmi, którzy są spoza Izraela i oni wykazują się taką wielką wiarą w porównaniu z tym, co zobaczyli w mieście, w Jerozolimie. Mhm. No bo tam w sumie arcykapłani zero zainteresowania, pomimo tego, że znają proroctwa, potrafią powiedzieć, gdzie dokładnie Mesjasz się narodzi, to widać, że jakiegoś tam zaciekawienia nie było z ich strony, prawda? Na pewno jest tam powiedziane, że miasto się zatrwożyło. Król Herod, a z nim razem cała Jerozolima, więc to wywołało jakiś efekt, jakieś takie, nie wiem, ekscytację związaną z tym tematem, ale nie do tego stopnia, żeby oni byli gotowi iść za mędrcami albo razem z nimi, albo, nie wiem, może bardziej wejrzeć w to proroctwo i je zrozumieć inaczej, niż próbowano je zrozumieć do tej pory. Nie było tego, po prostu jakoś tak zostali w miejscu, w którym byli przed przyjściem mędrców, czyli w ciszy, bez poszukiwania nowego dziecka, króla. Mm-hmm. Dla mnie taka kolejna rzecz, która wypływa z tego fragmentu, to to, że oni z jednej strony są wpatrzeni w proroctwa, prawda? Czytamy, prawdopodobnie znali proroctwo, które znajduje się w czwartej Księdze Mojżeszowej, gdzie prorok Bileam powiedział, że zejdzie gwiazda z Jakuba, że objawi się berło z Judy. I prawdopodobnie znali to proroctwo i powiązali je z gwiazdą, która pojawiła się nad Betlejem. Ale dla mnie właśnie to jest niesamowite, że oni z jednej strony właśnie są wpatrzeni w proroctwo, a z drugiej strony właśnie patrzą, jak Bóg ich tak indywidualnie chce prowadzić, tak? I widzimy, że Bóg ich prowadzi do Jerozolimy najpierw. Tam dowiadują się o kolejnym proroctwie i właśnie idą do Betlejem zgodnie z tym proroctwem, ale oczywiście na pewno wiele było domostw w Betlejem, chociaż może nie było jakieś duże. Też dzieci pewnie było tam sporo. No i to jak szukanie igły w stogu siana, tak? Dlatego, żeby odnaleźć to dziecko, z jednej strony musieli być wpatrzeni w proroctwo, ale z drugiej strony musieli obserwować, w jaki sposób Bóg ich prowadzi. Myślę, że to też takie bliskie nam, tak? Że z jednej strony jako chrześcijanie powinniśmy być wpatrzeni w Biblię, w to, jak Bóg chce nas prowadzić ze swoim słowem, ale z drugiej strony każdy z nas potrzebuje takiego osobistego doświadczenia, kiedy Duch Święty nas prowadzi w naszym życiu przez różne nasze doświadczenia. I ten twój wniosek, ta lekcja jest jeszcze o tyle szczególna, że w praktyce zastosowali ją właśnie poganie. Mhm. Izrael, ci, którym powierzono wyroki Boże, jak mówi apostoł Paweł, oni nie czekali, nie szukali, a przynajmniej nie wtedy, gdy należało. I to jest kolejny raz, kiedy fascynuje mnie to, w jaki sposób Mateusz spisuje tę historię, bo on pokazuje, że pierwsze osoby, które przyszły spotkać się z Jezusem, to byli poganie. Być może stara się pokazać w tym swoim dowodzeniu Żydom, że Jezus był Mesjaszem. Zobaczcie, poganie go znaleźli, poganie wiedzieli, że on jest owym obiecanym królem. Ale co może jest jeszcze ważniejsze, dla nas istotnym jest, żeby spojrzeć na to tak, że są jacyś ludzie, którzy wydają się być tymi, którzy na pewno go przyjmą, gdy przyjdzie. Tymi, którzy teoretycznie powinni być najbliżej nowego Mesjasza, ale tak nie jest. Znajdują go ci, którzy są pozornie najdalej. Ci, którzy mieszkają daleko i muszą przejść daleką drogę. Ci, którzy nie mają dostępu do świętych pism tak jak Żydzi, oni są tymi, którzy pierwsi wychodzą naprzeciw, żeby spotkać się z Jezusem. I to jest chyba dobrze podsumowane w słowach Jezusa z czasów jego późniejszej służby, gdy powiedział Żydom, poganie wyprzedzają was do Królestwa Bożego. I dlatego myślę, że mędrcy są dla nas niesamowitym przykładem w takim poszukiwaniu, gorliwym poszukiwaniu Jezusa. Myślę, że jest to wyrzut sumienia na pewno dla mnie, jeżeli chodzi o właśnie taką gorliwość w poszukiwaniu Boga w swoim życiu. Być może nieraz towarzyszy ci jakieś duchowe lenistwo i myślę, że takie przykłady tym bardziej nas zachęcają, żeby jednak coś z tym zrobić. Jakiś czas temu miałem okazję
poznać człowieka, który też jest może z innej społeczności, gdzieś tam religijnej, ale żeby być na jednym chrześcijańskim nabożeństwie, potrafił przejechać ponad 600 kilometrów, przyjechał na nabożeństwo, skorzystał, uczestniczył w tym i później wrócił. Wiecie, myślę, że takie przykłady powinny nas pobudzać do tego, żeby osobiście jeszcze bardziej właśnie szukać Jezusa w swoim życiu. Czego Wam życzymy? A teraz mamy 30 sekund na modlitwę. Zapraszamy. Ojcze, dziękujemy Ci za życie i czas, który nam dałeś, za ten nowy dzień, w który wchodzimy. Chcielibyśmy lepiej poznać Twojego Syna. Chcielibyśmy Go szukać, tak jak mędrcy. Proszę, żebyś dał i nam tutaj, i naszym widzom dzisiaj takiego pragnienia, żeby znaleźć chwilę czasu, by o Nim pomyśleć, by o Nim poczytać, by z Nim porozmawiać, żeby szukać Jezusa, bardziej Go kochać i jeszcze lepiej Go reprezentować. Daj nam dzisiaj dużo siły i mądrości. Amen. Cieszymy się, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, żeby polubić film, napisać w komentarzach, czy się z nami zgadzacie, czy nie. Może macie jakieś swoje przemyślenia odnośnie tej historii. A my będziemy starali się też żyć w tych komentarzach, odpowiadać na nie. No i co? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to widzimy się jutro, 4 stycznia. Cześć, do zobaczenia. Hej.